A z nami jest Kamil Kiereś, szkoleniowiec Stali Mielec po remisie z Wisłą Kraków. Trenerze, można powiedzieć, że dobry mecz w waszym wykonaniu. Bramka strzelona co prawda późno, ale wiele sytuacji w opałach wielkich Wisła. Jak pan oceni ten mecz? Do poprzedniej przerwy na reprezentację dotarliśmy w takim dobrym momencie wynikowym punktowania i też po przerwie na reprezentację wygraliśmy po bardzo dobrej grze z Zagłębiem Lubin 4-2. Później oprócz wygranego Pucharu Polski, no te wyniki trochę się zatarły, ale też ta gra nasza, powiedzmy, nie była krytykowana. Szliśmy w dobrym rytmie, ale chodzi o wyniki. Chodzi o to, żeby tę grę tak równoważyć, żeby ta ofensywa wyglądała na taką, która stwarzamy sytuację i jesteśmy w stanie wykorzystywać, no i przede wszystkim grać skutecznie w fazach obronnych, fazach przejściowych. I wydaje mi się, że dzisiaj tym sparingiem w wielu momentach właśnie wróciliśmy do takiego rytmu. Co prawda my poprzednią przerwę na reprezentację wygraliśmy ten sparing z Termaliką 3-1, ale uważam, że dzisiaj graliśmy na wyższym poziomie w wielu fragmentach. Też drużyna była taka zdeterminowana, zmotywowana pomimo sparingu. Myślę, że ostatni mecz z Widzewem pokazał akurat, że wtedy Widzew nam zostawiał dużo przestrzeni w bocznych strefach i byliśmy po analizie, widzieliśmy, że byliśmy w bardzo dobrych momentach, ale nie potrafiliśmy czegoś jak gdyby dopiąć po finalizacji z bocznych stref. Dzisiaj właśnie też analiza, ale też w tygodniu pracowaliśmy. Jednym właśnie z elementów była boczna strefa i wykończenie akcji, zachowanie w polu karnym i tak wyrównaliśmy. Właśnie tak jakby charakternie też, bo w 88 minucie, ale po takiej akcji składnej, schematycznej, także to cieszy. Na pewno zawsze gra jest po to, żeby jakby zapunktować i na pewno drużyna też taki wynosi z tego mental, że starała się, odrobiła tą stratę i na pewno ten mental będzie taki lepszy też po tej przerwie aż trzydniowej, bo tyle przerwy. Później przywrócimy do mikrocyklu sześciodniowego, gdzie na pewno te nastroje, morale będą lepsze do tego, żeby tak z dnia na dzień pracować, bo nadal jest nad czym. Szczególnie chyba nad finalizacją, bo do sytuacji było sporo, a tak naprawdę tylko jedna bramka padła. No tak, nad finalizacją, bo też w jakimś stopniu też z perspektywy tego, że my byliśmy mocno nowym zespołem, jeżeli chodzi o te rozgrywki. Globalnie w tabeli Ekstraklasy mamy 15 bramek strzelonych, to jest jakby taki wynik na poziomie 6-7 ofensywy w Ekstraklasie i to nas cechowało właśnie w meczach ze Śląskiem, 3 bramki zdobyte z Zagłębiem, 4 z Radomiakiem, 2, także tutaj w jakimś stopniu ostatnio nam tutaj nie żarło i w tym sparingu mimo takich sytuacji też nie do końca, ale musimy być konsekwentni, cierpliwi i wierzymy, że gdyby ta dobra pasa, jeżeli chodzi o zdobywanie bramek, do nas wróci. Jakbym tutaj miał czegoś jakby szukać w takich wnioskach z tego sparingu, na pewno atakując w kilku fazach, powiedzmy, przejścia z ataku do obrony, ta strefa przed linią obrony czasami była za mocno otwarta, ale też podchodząc do wysokiego pressingu też musimy zwrócić uwagę na to, że podchodząc bardziej zamykać pewne strefy, no także jakieś tam wnioski są, ale to jest pozytyw, że możemy to zobaczyć i skonstruować w analizę i później w treningi. Czy jakiś z zawodników dzisiaj pana tak oczarował, że może sobie wywalczyć pierwszy skład na przykład na mecz z Wartą Poznań? No zawsze to jest możliwe. W jakim stopniu, jak ktoś się tutaj przeanalizuje sobie te składy, to po części mocno wymieszaliśmy dzisiaj pierwszą, drugą połowę względem tego, co się działo powiedzmy w składach wyjściowych na mecze ekstraklasowe. W jakim stopniu, no chcieliśmy też w ten sposób pobudzić kilku zawodników, którzy do tej pory byli pewnymi zawodnikami. Też chcieliśmy zobaczyć, na ile powalczą, bo też to, że ktoś powiedzmy jakieś miał w ostatnim czasie powiedzmy jakieś słabsze momenty, to nie znaczy, że też straci miejsce. Także tutaj się przyglądaliśmy wszystkim zawodnikom, jest też kilku młodych zawodników, którzy takimi meczami też budują jakby swoją pozycję, może nie na teraz, ale na przyszłość. Kilka takich też ważnych rzeczy, jak w linii obrony dzisiaj, tak Matras druga połowa nie gra, Esseling, tak co by się stało, gdyby Matras wypadł, także tutaj Bert wydaje mi się, że jeżeli chodzi o taki układ gry centralnego obrońcy na plus, ale wydaje mi się, że wielu zawodników dzisiaj weszło na taki poziom, który jest odpowiedni do tego, żeby powiedzmy myśleć i pracować w takiej przestrzeni, żeby o nich myśleć pod kątem tego najbliższego meczu, chociaż wiadomo, że dla wszystkich z tego miejsca nie starczy, ale mówię, ja zawsze mówię z dnia na dzień, także podążajmy treningami i wszystko się zawsze może wydarzyć dla każdego zawodnika. Dziękujemy i życzymy 3 punktów w meczu z Wartą. Dziękuję. Do widzenia.